Siemaneczko widzowie, z tej strony, czyli Zombiaczek, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Mam dzisiaj, moi drodzy, was odcinek z oceniania gildii na Dragonie Stopki po tygodniu edycji, jak to u nich wygląda, co robią i takie co tam po prostu ciekawostki zbudowali. Zawsze taki odcinek nagrywam i stwierdziłem, że na tej edycji też po prostu dla was takie coś nagram. Także moi drodzy, przypominam, że z kodem Zombiaczek przez 3K, który wyświetla wam się w tym momencie na ekranie, ma się 10% zniżki na produkty Genesis na stronie genesis-zone.com, na wszystkie asortymenty, więc wiecie, 10% zniżki, fajna taka rzecz. Zostawcie tutaj suba, łapkę w górę wraz z dzwoneczkiem i napiszcie, moi drodzy, w komentarzu, jaką gildię mam ocenić w następnym odcinku, gdy będę po prostu nagrywał taki oto właśnie odcineczek. Więc napiszcie waszą gildię czy jakąś inną. No i co? Zapraszam do oglądania i tyle. I jak chcielibyście, moi drodzy, wygrać stack premium case'u w tym odcinku, to napiszcie w komentarzu właśnie tą gildię, jaką mam ocenić oraz pomysł na odcinek. A ja w następnym odcinku po prostu wylosuję osobę, która wygra stack premium case'ów, a może dwa stacki premium case'ów. Jeszcze zobaczymy. Także pozdro, na razie i yo, elo! Dobra, moi drodzy, więc jesteśmy na środku pierwszej gildii stopki, czyli gildii LDM. Jest to gildia, która ma 1867 rankingu i ona ma ogromną przewagę nad resztą gildii. Naprawdę, gildia LDM to tutaj praktycznie sami gracze stopki są, no bo zobaczcie tutaj ten gracz Kingusia jest czwarty w topce, no i tutaj ten XML-cia też jest czwarty w topce, przepraszam, też jest drugi w topce, więc mają dwóch graczy, którzy są w pierwszej czwórce, więc to jest naprawdę gildia taka topowa. Myślę, że jedni z najlepszych graczy na Dragonie. I kupuje ci prezentuje w taki sposób. Mają oni takiego dużego kloca, że tak powiem, zobaczcie, aż do 256 kratki prawdopodobnie to jest, nie będę pokazywał tutaj ich kordów. I mają oni tego naprawdę bardzo dużo. Zobaczcie zresztą na minimapce, jak to wygląda. Ja może minimapkę odpalę, żebyście mogli sobie zobaczyć te gildie na minimapce. No mają naprawdę gildie mega zabezpieczona, aczkolwiek powiem wam tak, ta gildia LDM, która jest pierwsza w topce, myślę, że nie musieliby zabezpieczyć nawet tak gildii, bo obstawiam, że kiedy oni są online, to i tak raczej gildie boją się do nich wbijać, no bo jednak jest to dobra gildia, więc na przykład ja bym się bał do tej gildii wbijać, że wiecie, że zginę, nie no, chyba że masówką bym się wbił, no to wtedy spoko. No tak więc tak się prezentuje gildia LDM, GTP, czekajcie, info LDM, kto to jest online, tylko nie wiem, że tylko X Kingusia, czy on gdzieś tutaj jest w pokoju, a nie, patrzcie, no gildia LDM tylko i wyłącznie się klepie. To jest jakaś wojna z typem, który ma też 2000 rankingu. Prawdopodobnie jest to ktoś z tych 6, 7 albo 8 topki, bo Mazur ma tutaj za duży ranking jak na tego gościa. No ale z tej klepa, no i zobaczcie, gildia LDM tutaj ziomek niższy tego zioma, że tak powiem. No dobra, jeszcze GTP LDM, 30 poziom, serduszko gildii jest zabudowane. 20 czy coś tutaj mają? Nie, oni kopią po prostu w pokojach, więc zaraz tepamy do drugiej gildii. Dobra, moi drodzy, jestem przy drugiej gildii, jest tu gildia Oket i to jest, moi drodzy, gildia typowa stopki. To jest, moi drodzy, typowa gildia stopki. Naprawdę, no zobaczcie to. Jakiś kurde żółwik, w ogóle z emeraldów na środku kuboida. Tu fosa, w ogóle jakaś taka jednokratkowa. Ktoś się do nich wbijał, mają w dupie, że się do nich wbijali, bo w sumie po co? Po co? Oni tak są tacy bogaci, zrobienia killi. Liderem gildii Oket jest, o Jezu, info Oket, jest ziomek Oniku, a to jest Mazur, to Mazura tej kojarzy z live, on mnie ciągle zabija. No to Mazur jest liderem, znaczy Mazur, boże, jest ciągiem tej gildii, liderem jest ten Izo, zastępcą jest Dorek, także tak wygląda gildia Oket. Czekajcie, GTP Oket, 30 poziom, czy oni tutaj mają w ogóle? Nie, nic nie mają. Ile oni mają żyć? Mają dwa życia. Czyli ktoś ich podbił. No ciekawe, bo zostali tutaj podbici. No dobra. Tak wygląda gildia Oket, czy jest to typowa gildia po prostu stopki. Moi drodzy, jestem na kuboidzie trzeciej gildii i jest to gildia FAP, która ma tutaj jakiś taki kuboid z parkurem. Czekajcie, wiecie co, spróbujemy sobie na tego parkura może jakoś skoczyć. Czekajcie, czy to się trzeba jakoś tutaj przejść tak... dobra, czekajcie, tyk, 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 tyk. A, dobra, nieważne, jest to zasoby w parkuru, w parkurze, ale mają oni tu, moi drodzy, jakieś główki i takie inne rzeczy. Kuboid mają też naprawdę fajny, ponieważ mają oni całkiem pozabezpieczany ten kuboid, zresztą możecie zobaczyć na minimapce, ile oni tych piasku mają. Wydaje mi się, że oni nawet mają więcej tego piasku niż ta gildia LDM. Oj, to jest jakieś szkło, czy co to jest? Tak, to jest jakieś szkło, to czekajcie, muszę GTP FAP 200 poziom, muszę pójść na to szkło się po prostu tutaj przetepać. Ciekawe, dlaczego nie mają to szkło, nie wiem, co to szkło im daje, ale mają takie szkło. A jest tu ziomek z gildii FAP i patrzcie, oni, mimo że mają tak porąbanie zabezpieczany kuboid, to oni ten kuboid, moi drodzy, dalej zabezpieczają, że tak powiem. Patrzcie, oni tu piasek dokładają, będzie kolejna warstwa piasku. A może to jest, widzowie, czekajcie, ile ma? Chociaż on ma 850 rankingu. No, chyba, że to jest jakiś, widzowie, taki ziomeczek od ich robót, że w gildii jest po to, żeby robić. Znaczy, nie, jak jest pięciu w gildii, no to nie wiem.
No to nie wiem, kurde, ale Kuboid mają naprawdę fajny i szapoba dla nich za to, że są w topce i bojduje taki fajny Kuboid, to taki ziomek ich przyszedł, no bo zazwyczaj gildie z topki to po prostu tych Kuboidów nie robią, tak jak ta poprzednia gildia, znaczy ta gildia Oket, przepraszam, no bo teraz jesteśmy przy fapach. No dobra, typamy zaraz do czwartej gildii. No, moi drodzy, jestem na Kuboidzie gildii SPK, ale wydaje mi się, że ta gildia, moi drodzy, skończyła edycję. Dlaczego tak stwierdzam? Dlatego, że mają tu w ogóle nic nieponaprawiane, oni są, nie są online. Info SPK, ile oni mają żyć? Info SPK, ile ta gildia ma żyć? Dwa życia ma gildia SPK. Mają ten Kuboid w ogóle tutaj niepozabezpieczany. Zobaczcie, tu gdzieś się ktoś do nich wbijał, na to wygląda. Tak, ktoś się tutaj do nich wbijał. Zapewne oni skończyli edycję, tak mi tak przynajmniej obstawiam. Czy ktoś w ogóle z nich jest topki tutaj? Boże, czy tak zapamiętam, jakiś nick wyłapie stopki. Dobra, no nie wiem, nie chcę się po tej stopce szukać, czy ktoś od nich jest w stopce. No ale tak wygląda ich po prostu Kuboid. No, taki zwykły Kuboid, po prostu nic tutaj ciekawego nie ma. Tu chciałbym, o, to jest jakiś wlocik, chciałem zobaczyć, co oni tam mają na dole, moi drodzy, coś mają na dole. Wiecie, ja też dużo osób pyta, czemu designów nie oceniam. O, tu mieli jakąś bitę, no i chyba, czekajcie, tu możemy sobie od środka zacząć. Wiele osób pytam, mówi, dlaczego ja nie oceniam tych gildii od środka. Moi drodzy, nie oceniam gildii od środka dlatego, że gildie po prostu zazwyczaj nie mają nic w środku, bo wszyscy kopią na stuniarkach i mają sele, ale żadnych designów nie ma. Jak będzie jakaś kiedyś edycja na Dragonie, na design, że wiecie, że możecie design zbudować i tak dalej, to z chęcią taki odcinek po prostu nagram, ale to musicie widzowie namówić Sajka, żeby była jakaś edycja właśnie, wiecie, na zamki plus designy, no to wtedy będzie można jakiś taki fajny odcinek właśnie z oceniania designów po prostu nagrać. No tak wygląda gildia, moi drodzy, SPK, więc typamy do gildii piątej w topce, czyli gildii, moi drodzy, EZS. Zobaczymy, co gildia EZS ma za Kuboid. Chociaż te Kuboidy wszystkie są w miarę po prostu podobne. No, moi drodzy, jestem na Kuboidzie gildii EZS, no i tepnę na 120 poziom jak zawsze, ale ta gildia, moi drodzy, tam ma jakiś taki żółwik porąbany i też mają Parker. Wow, 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 widzowie, zobaczcie to. LOL. Wytyfy, moi drodzy. Ale porąbany Kuboid, wow, masakra, masakra po prostu, ale chłopy mają porąbany Kuboid, w sensie tyle tych sandfarmerów tu mają nawalone, że no ciężko to po prostu zliczyć, nie wiem ile na te emeraldów poszło, ale naprawdę bardzo, bardzo dużo, żółwik też mają taki masywny, że tak powiem masyw, info EZS, ile z tych chłopów gildii tutaj, no nie ma ich za dużo gildii, o ma ich gdzie, jego kojarzę, resztę nie kojarzę, no nie ma za dużo ich gildii, mają 3 życia, 5 miejsce w topce, prawie 1000 rankingu gildijnego, no i Kuboid naprawdę zrobiony w bardzo fajny sposób. Ciekawy jestem, po co jest to ich tutaj to szkło, nie wiem jakie to zastosowanie ma szkło tutaj. Ciekaw jestem, jakie to szkło ma zastosowanie, że oni tutaj mają szkło nad piaskiem. Jak ktoś wie, to może napisać mi w komentarzu, ale zobaczcie, widzę na minimapie, jak ten Kuboid po prostu wygląda. Wow, na minimapie wygląda to, widzę, po prostu kosmicznie. Mają tu jakąś taką również salę, zawiśnie w lesie ten, kto... ja pierdzielę, co nie ma, może moja główka tu gdzieś, jest tu moja, gdzieś moja główka, czy coś takiego? Nie ma tu mojej główki, niestety. I są tu główki kampera, znaczy niestety, dobrze, nie ma tu mojej główki, boże, co ja gadam, czemu niestety, dobrze, nie ma tu mojej główki, zwierzaki. No, także tak to, moi drodzy, wygląda, więc te pamy, moi drodzy, do szóstej gildii w topce, czyli gildii Widz. A tak sobie sprawdzę, info Widz, kogo to jest gildia? Gildia Widz jest to gildia, czy Unita? Widzowie Unita, aha, no to ziomek ze swoimi widzami jest, moi drodzy, w topce, to szapoba również. Moi drodzy, jestem na terenie gildii Widz, czyli gildii tej Unita, czyli gildii tego zioma, prawdopodobnie jakiegoś youtubera, nie kojarzę go za bardzo, szczerze mówiąc. Jak ta gildia wygląda? Wygląda w bardzo fajny sposób. Mają to oni, moi drodzy, szkło, ale to szkło ma bardzo dziwne zastosowanie. Czekajcie, nie ogarniam, po co to szkło. Wyłączę sobie tekstur paka. Aha, to jest coś takiego, ale... O Jezu, to są nitki, rozwaliłem przypadkowo nitkę. Dobra, kij. Mam nadzieję, że chłopaki się nie obrażam. Przypadkowo rozwaliłem to nitko, oczywiście niespecjalnie. Czekajcie, gdzie jest ta nitka tutaj. I ona chyba tu była, coś takiego. Ty, no nie wiem, co się z tą nitką stało. Dobra, nie wiem, przepraszam tą gildię tutaj, oczywiście, że rozwaliłem wam nitkę. Mam nadzieję, że chłopaki się na mnie nie obrazicie. No nie zrobiłem tego specjalnie, no ale tak wygląda gildia tutaj Widz, moi drodzy. Mają oni żółwik, myślałem, że tu może jakiś bacon jest na środku, ale bacona to żadnego na środku nie ma. Więc moi drodzy, podlećmy sobie do góry i zobaczmy, jak to wygląda z góry, po prostu z góry, jak to wygląda. Czy coś oni mają tutaj, no widzimy na minimapce, że mają po prostu jakieś tutaj takie sandfermery, czyli tak jak po prostu każdy.
Ja czekam na gildię, która będzie miała coś takiego wyjątkowego, tylko no właśnie, moi drodzy, jak macie jakieś swoje gildie, to napiszcie w komentarzu, jakie gildie następne miałbym po prostu ocenić na odcinku. Zobaczcie, jakie macie kuboidy i ja coś wybiorę właśnie z komentarzy, no bo te gildie stopki są fajne, ale chciałbym coś ocenić od widzów, właśnie jakieś fajne kuboidy, tylko nie piszcie, jak macie, moi drodzy, jakiś gówniany kuboid, coś takiego, tylko napiszcie, jak macie coś po prostu fajnego, coś wyjątkowego, co może się po prostu spodobać innym graczom, lub macie jakiś fajny pomysł na zbudowanie fajnego kuboida. Czekajcie, ja resztę ten GT widz, tak 20 poziom, czy mają jakiś designik tutaj? Nie, raczej tak jak każdy, no, tak jak każdy mają po prostu jakieś tutaj stoniareczki. Infowidz, TP może Skiwon. Co ten Skiwon robi? Kopie? Nie, Skiwon kopie, a śniadanko? Śniadanko jest, moi drodzy, gdzie tutaj czekacie, co kupię? O, i śniadanko jest tutaj w pokoju, moi drodzy. Czy coś ma w tych skrzyneczkach? Nie, nic tutaj, ziomeczek nie ma. No dobra, typamy do ostatniej gildii, czyli siódmej stopki orki na tym odcinku. Dobra widzowie, tutaj jestem na terenie gildii orki. Jest to, moi drodzy, gildia siódma stopki. W ogóle nie wiem, co się stało, wywaliło mi na chwilę serwera i teraz, gdy wbiłem na serwer, to zobaczcie, pokazuje mi, że żadne gildie nie są online, co dosyć dziwne jest. Nie wiem, co się tutaj, moi drodzy, odwaliło, czy jakiś lag był, czy coś, no nie wiem. W każdym bądź razie ta gildia prezentuje się w taki oto sposób. Widać, że mieli tu jakąś wbitę, małą robioną, ale nie za dużą, ponieważ nawet tego nie naprawiali, nie zraziło ich to, że mieli jakąś wbitę tutaj robioną. No kuboid taki masywny, z takim żółwikiem masywnym. Jakieś takie żółwiki, moi drodzy, również budowałem, bo uważam, że są to najlepsze żółwiki, aczkolwiek tu jeszcze zawsze można dać piasek, bo tu zawsze jeszcze można w tych żółwikach dać piasek i w ogóle najlepiej zrobić ten żółwik z piaskiem aż do samego nieba. Bo wtedy jak ktoś z wami się po prostu tutaj wbija rzucakiem czy czymś, no to wiecie, rozwalacie stona i tak dalej i ten piasek spada i wtedy no tych rzucaków musi rzucić naprawdę, naprawdę dużo, żeby się dostać po prostu do środka, co nie jest łatwe. Dobra, info orki, sprawdźmy jakiegoś ziomka z gildii orki, co tutaj robi, może gruby, o Jezu, gruby nie jestem, do gruby na fazie chciałem tepnąć, gruby na fazie, tak, gruby na fazie, czy on tu gdzieś kopie, tak, kopie gdzieś, jest w jakimś pokoiku, ale niestety w tym pokoiku, no tak średnio, tutaj nie ma za dużo miejsca, czekajcie, info orki, TP, dobra, niech będzie, szukam kretów, dobra, nie jest ziomek manik, że szuka kretów, o, klepie się ziomeczek, nie wiem, gdzie on się tu klepie, na terenie jakiejś gildii, chyba z dwóch na jednego, oni klepią jakieś zioma bez tego. Czekajcie, czy to jest blisko ich gildii? Chyba nie, to jest gdzieś daleko od ich gildii. I to jest jakiś trap w ogóle, zobaczcie, to jakiś trap był, oni się po prostu do jakiegoś zioma wrąbali. No dobra, moi drodzy, tak to wygląda. Ten guboid, jeszcze co, czekajcie, sprawdzę to za gildia. Info rapę, Igor Ogarniaka i The Afro Ninja, o Jezu, ale mają ranking 773, boże, na początku myślałem, że mają ranking gildyny ten 334. I tak mówię, co, ale Steve. No ale o, tutaj patrzcie, tak gildie, ale mają brzydki kuboid, wow. Ale mają ziomki, ale mają, widzę, ziomki brzydki kuboid, masakra. No dobra, dziękuję wam za oglądanie tego odcinka, mam nadzieję, że dotarliście do końca, to zostawcie tutaj serduszko, łapkę w górę wraz z dzwoneczkiem, no i do następnego odcinka, pozdro i elo.